Jedyny postulat dzisiaj to jest legalna aborcja, żadnych kompromisów i wypierdalać. PiS, wypierdalać! 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 Dzisiaj wymiękła, wymiękła. Rura, dupa, cokolwiek. Panu prezydentowi dupa mu się pali, dokładnie tak. I przemówił głosem kompromisu, którego nie chcemy, któremu mówimy wypierdalać. Dokładnie tak. Wypierdalać! 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 Skończyła się miarka! Wypierdolić ziarka! 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 Wypierdalać nam się! No wypierdalaj! Fotografuj mnie! Daj! No. Dawaj, puść mnie na ten! O! Bieg! Zwalaj na policję! Pokaż macicę! Pokaż macicę! To jest język ludzi młodych. To jest język ludzi młodych. Nie ma ci wypierdalać! Jak bierzesz sobie niewidzialnego gościa, to sobie kurwa wiesz! Na te 120-130 protestów były tylko dwa incydenty, gdzie faktycznie kobiety weszły do kościoła. Gdzie? Po, po. To jest najlepsze, to jest, że to jest ciąć. Jestem po prostu wkurwiona na tę sytuację. Wkurwiona. Wkurwiona. Nie ma szkoły! Nie są cały! Nie ma szkoły! Nie są cały! Aborcja jest gej! Seks jest za przyjemność! I współczuję tym, którzy tej frajdy nie poznali! Bo seks to wielka frajda! To reporterko! Nie ma aborcji! Jeżeli będziecie potrzebowały pomocy w dostępie do legalnej, bezpiecznej aborcji, to możecie się po prostu do nas zwrócić. Zawsze będziemy walczyć o to, żeby aborcja w Polsce była po prostu legalna.